Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. No rzeczywiście tak jest, że czasami koło nas stoi w świątyni drugi człowiek i trochę mu zazdrościmy, że się tak pięknie modli. Trochę mu zazdrościmy tego, że jest taki otwarty, taki gotowy, taki słuchający. Ale z drugiej strony bardzo możliwe, że koło nas stoi ktoś, kto patrzy na nas i w swoim sercu także ma takie pragnienie. Chciałbym żyć, modlić się, słuchać Boga tak jak ten, który stoi obok mnie i myśli właśnie o Tobie. Gorsza sytuacja jest wtedy, kiedy stoimy w kościele obok naszego brata i go osądzamy. Ten to dopiero bezbożnik, ten to się nie umie modlić. Wtedy sami sobie odbieramy wszelką szansę na modlitwę. Dwoje ludzi przyszło do świątyni i Pan Bóg obydwu z nich słuchał dokładnie tak samo, z tą samą uwagą, z tą samą miłością. To oni sami decydowali o tym, na ile ich modlitwa jest skuteczna. Ale Bóg był gotowy wysłuchać każdego. Kiedy przychodzisz do świątyni, Bóg otwiera uszy, żeby usłyszeć, co do Niego mówisz. Do zobaczenia jutro.